Na dobry początek, kochani, mam dzisiaj dla Was poruszającą powieść historyczno-obyczajową o poświęceniu, o tajemnicy i o skazie, która zostaje w człowieku na zawsze. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny jesienny dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Ostatnie dźwięki wydobywające się z piszczałek wypełniły kościół. Tymi słowami rozpoczyna się przejmująca powieść pióra Danuty Chlupowej Organista z martwej wsi od wydawnictwa Novae Res. Przyznam Wam, że niewiele wiem o historii byłej Czechosłowacji, nigdy też nie zgłębiałam historii terenów tzw. Zaolzia. Zaolzia, gdzie mieszka mniejszość polska w Czechach, a które jest domem również naszej autorki. Organista z martwej wsi zabiera czytelnika w przeszłość, w te trudne czasy, gdy człowiek był sądzony i więziony za swoje przekonania, a całe wsie znikały z powierzchni ziemi. Dwory, pokopalniana wieś na czechosłowackim Zaolziu, lata 50. XX wieku. Jeden nieszczęśliwy wypadek, jedno nierozważne wyznanie zmienią życie całej rodziny na zawsze. Teodor, organista miejscowego kościoła, publicznie sprzeciwia się komunistycznej władzy. Gdy dochodzi do nieszczęśliwego wypadku, nikt z jego kolegów go nie wspiera. Nikt już mu nie ufa, wszyscy odwracają oczy. Teodor trafia do więzienia, a jego rodzina pogrąża się w rozpaczy. Pojawia się jednak nadzieja, światełko obietnicy i dźwięki muzyki, które niosą ukojenie nawet w największym cierpieniu. Danuta Chlupová snuje historię organisty z martwej wsi, z rozmysłem dobierając słowa, niemal szepcząc jego historię do ucha czytelnika. Bez zbędnej egzaltacji, ze spokojem zanurza się w tak trudną historię czesko-polskiego pogranicza po II wojnie światowej. Wtedy człowiek był człowiekowi wilkiem, a rodziny rozpadały się w rozpaczy i tęsknocie. Więźniowie polityczni, skaza na dzieciństwie, wstyd pielęgnowany całymi latami. Oraz wieś, która niszczeje, wieś, która rozpada się, wieś, która wreszcie znika, tak że zostają po niej jedynie po latach mogiły w polu. Niewielu jeszcze pamięta historię tamtego miejsca, a jednak zapisała się ona w sercach tych, którzy przeżyli tamte wydarzenia. Ta historia wciąż w nich żyje, naznaczyła ich serca na zawsze. Jak pięknie napisała Danuta Chlupová w posłowiu, wieś Dwory nie istnieje, ale takich wsi tak naprawdę było wiele. Sięgając po Organistę z martwej wsi, czytelnik musi być przygotowany na lekturę mroczną i poważną. Opowieść o tajemnicy, o poświęceniu, a także opowieść o miłości do muzyki, która może ukoić nawet największą niesprawiedliwość. Także o skazie pokoleniowej, która podąża za człowiekiem, a która może naznaczyć nawet jego dorosłe życie. Wreszcie opowiada o historii, której nie można oceniać nawet z perspektywy, bo dotyczy zwyczajnych ludzi, ich zwykłych wyborów po tak trudnej II wojnie światowej. To piękna, bardzo życiowa, pozbawiona tych przerysowanych emocji opowieść. Sprawdzi się, kochani, idealnie na spokojne jesienne zaczytanie i na ten moment refleksji. Razem z wydawnictwem Novae Res mamy dla Was jeden egzemplarz Organisty z martwej wsi do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi... Która opowieść historyczna, może to być film, serial, książka, są Waszymi ulubionymi i dlaczego? Swoją odpowiedź wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki konkursu pojawią się w opisie pod tym filmem, jak i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Smutna opowieść, przygnębiająca opowieść, pomimo tego, że pojawia się światełko w tunelu, to jednak... Ta skaza pozostała w bohaterach, skaza tej wielkiej historii. Wielkiej historii, która jednak dotyczy tych zwykłych ludzi, tego zwykłego życia i ich całkiem zwyczajnych wyborów. Konsekwencji tych wyborów nie można było przecież przewidzieć. O tym również jest powieść Danuty Chlupowej, Organista z martwej wsi. Fascynująca, piękna, bardzo spokojna, bardzo rozważna. Mam nadzieję, że Wam się również spodoba, tak jak powiedziałam, idealna na to jesienne, refleksyjne zaczytanie. Możecie sobie również poczytać o tej powieści na blogu Wielkiego Buka. Tam również znajdziecie kategorię, w której wpisuje się wielkobukowe bingo, kochani. Wpadajcie koniecznie. No a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa! refleksyjne jesienne zaczytanie i książki na jesień. Zaglądajcie tutaj do wyboru do koloru, różne gatunki, tak jak lubicie. Pamiętajcie, kochani, również o łapkach w górę, będzie mi przeogromnie miło. Bierzcie udział w konkursach i bawcie się pysznie. Do zobaczenia!